Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór powstały w wyniku działania kwasu solnego na 195 g cynku. Załóż, że cynk przereaguje w 100%. Zaczniemy od zapisania równania reakcji. Każde równanie reakcji ma dwie strony. Po lewej stronie strzałki zapisujemy substraty, czyli te substancje, które mamy przed reakcją. Natomiast po prawej stronie zapisujemy produkty, czyli te substancje, które powstaną nam w wyniku reakcji. Zobaczmy, mamy obliczyć objętość w warunkach normalnych, jaką zajmie wodór powstały w wyniku działania kwasu solnego. Czyli nasz wodór ma powstać. Czyli zapiszmy po prawej stronie wodór. Pamiętamy, że wodór występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek. W jaki sposób powstaje ten wodór? Powstaje w wyniku działania kwasu solnego, czyli kwasu chlorowodorowego. Wzór kwasu chlorowodorowego to jest HCl na 195 g cynku, czyli nasz kwas chlorowodorowy reaguje z cynkiem. Widzimy, że w naszej reakcji ma powstać wodór, ale oczywiście powstanie coś jeszcze. Tu mamy dwa atomy wodoru, więc możemy od razu sobie wstawić tu dwójeczkę, czyli mamy dwa atomy wodoru. I teraz został nam cynk i zostały nam jony chlorkowe, czyli z tego powstanie nam sól, chlorek cynku. Cynk jest dwuwartościowy, chlor jest jednowartościowy, czyli poprawny wzór to będzie ZnCl2. Sprawdźmy, czy mamy poprawnie zapisane współczynniki reakcji. Po lewej stronie mamy jeden atom cynku, po prawej stronie jest jeden atom cynku. Po lewej stronie są dwa atomy wodoru, tu również mamy po prawej dwa atomy wodoru. I po lewej mamy dwa atomy chloru i po prawej również mamy dwa atomy chloru. Czyli równanie reakcji zostało poprawnie zapisane. Teraz zapiszmy nasze dane z zadania. Wiemy, że cynku do reakcji wzięto 195 gram, więc podpiszmy pod cynkiem 195 gram. I pytają nas, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór. Czyli pytają nas, jaką objętość, zapiszę może x pod wodorem, ale oczywiście mamy obliczyć objętość, więc zapiszę, że nasz x będzie w decymetrach sześciennych. Specjalnie nie napisałam naszego x na wysokości 195 gram, dlatego że mamy tutaj inne jednostki. Czyli tu ewentualnie moglibyśmy na tej wysokości policzyć, jaką masę wodoru dostaniemy w tej reakcji, nie natomiast jaką objętość. Z równania reakcji możemy natomiast odczytać, że z 1 mola cynku otrzymamy 1 mol wodoru. Czyli jeśli obliczymy, ile mamy moli cynku, to jednocześnie będziemy wiedzieć, ile mamy moli wodoru. Liczbę moli cynku możemy obliczyć ze wzoru. Liczba moli to jest masa wyrażona w gramach przez masa cząsteczkowa, czy też masa molowa, czyli jest to masa 1 mola. I musimy w takim razie z układu okresowego odczytać, jaka jest masa w tym wypadku atomowa cynku. Masa atomowa cynku w przybliżeniu możemy przyjąć, że wynosi 65 unitów. Oczywiście my tutaj potrzebujemy tą masę nie atomową, tylko molową, czyli musimy odczytać z układu, ile waży 1 mol cynku. Oczywiście jest to również 65, ale tu będzie gram na mol. Tak, czyli tyle gramów waży 1 mol cynku. Więc możemy podstawić do naszego równania. Masa cynku w gramach to jest 195, a masa molowa cynku to jest 65. I po wykonaniu dzielenia otrzymujemy 3. Gramy się skracają i zostają nam mole. Wiemy więc, że do tej reakcji zostały wzięte 3 mole cynku. Widzimy, że z 1 mola cynku dostaniemy 1 mol wodoru, czyli z 3 moli cynku dostaniemy 3 mole wodoru. Teraz możemy już obliczyć w warunkach normalnych, jaką zajmą te 3 mole wodoru, jaką zajmą objętość. Skorzystamy z proporcji. Wiemy, że 1 mol
dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm sześciennego, a pytanie brzmi, jaką objętość zajmą 3 mole? Czyli mamy zwykłą proporcję, możemy pomnożyć na krzyż, czyli 1 razy x to jest x i 3 razy 22,4, czyli mamy 3 razy 22,4 dm sześciennego. Dostajemy 67,2 dm sześciennego.